Dzień dobry. Wszyscy wiedzą, że dzisiaj angielski to jest okno na świat. I ambicją większości rodziców, pewnie każdego zdrowo myślącego rodzica, jest to, żeby jego dziecko znało ten język, żeby było obywatelem świata i mogło się w tym świecie czuć swobodnie i mogło się też uczyć z tego wszystkiego, co dzisiaj już internet nam udostępnia, ale w bardzo dużej części po angielsku. Jak to się dzieje, że dzieci nie chcą się uczyć? Bardzo często rodzice łapią się za głowę, bo mówią, jemu się nie chce, leniwy jest, tylko głupotami się zajmuje. I trzeba go do tej nauki czy ją zaganiać. Ale jednak są głupoty, którymi się ta pociecha nasza zajmować chce i nie trzeba jej nie tylko zaganiać do tego, ale nie można jej od tego oderwać. Jak to się dzieje? Psychologia dzieci, wbrew pozorom, wcale nie jest tak bardzo odmienna od naszej własnej psychologii. Mają dzieci dokładnie tę samą filozofię, jaką mamy my, to znaczy lubią robić to, co im pasuje, a unikają tego, co im nie pasuje. Co zrobić, żeby tę energię dzieciaka skierować tam, gdzie chcemy? To znaczy, co zrobić, żeby rozpalić motywację do nauki angielskiego, bo da się to zrobić. Jak to się dzieje, że dzieci nie chcą się uczyć, mimo że wykazują chęci do robienia różnych innych rzeczy? Jak lepiej poznać swoje dziecko? Jak poznać jego predyspozycje? Co z tego wynika? Jak można mu pomóc korzystać z jego najmocniejszych stron? I jak technologia może pomóc w nauce? Skąd się w ogóle wziął ten temat? Temat wziął się stąd, że zapytaliśmy rodziców, naszych klientów, którzy uczą się u nas angielskiego i ich znajomych, jakie przeszkody największe pojawiają się, kiedy chcą zachęcić swoje pociechy do uczenia się angielskiego. Warto tego posłuchać i warto obejrzeć ten film, bo będzie bardzo dużo bardzo konkretnych informacji o tym, jak odnaleźć i pomóc dziecku odnaleźć jego mocne strony i te, które pomogą mu się uczyć języka. Jakie można bardzo proste narzędzia zastosować i wskazówki na co dzień w pracy z dzieckiem, żeby dziecku się chciało, żeby miało efekty, żeby sprawiało mu to przyjemność. Jak lepiej poznać swoje dziecko, bo my nie znamy swoich dzieci, na pewno często nie znamy ich od strony właśnie ich predyspozycji do uczenia się, a każdy z nas uczy się w trochę inny sposób i o tym będziemy mówili. I mówiąc krótko, jak dziecku pomóc uczyć się łatwiej, szybciej i przyjemniej, żeby miało lepsze efekty. Jeśli to, co tutaj dzisiaj zobaczysz i usłyszysz, uznasz, że jest ciekawe, inspirujące i przyda się w pracy z twoim dzieckiem, to warto to udostępnić znajomym, bo wtedy może więcej znajomych i więcej dzieci zacznie się uczyć z przyjemnością. Na koniec pokażemy wyjątkowy projekt, który Instytutu Koniaro szybkiangielski.pl od ponad pół roku tworzy, od wielu miesięcy. Coś, co jest zupełnie wyjątkowe, co tworzymy przy udziale dzieci, i coś, co z całą odpowiedzialnością mogę dzisiaj powiedzieć, nie ma czegoś podobnego w ogóle na polskim rynku edukacyjnym. Zaczniemy od tego, kim w ogóle jesteśmy, żeby się wypowiadać na ten temat. Ja jestem prezesem Instytutu Koniaro, współtwórcą tego instytutu. Za chwilę pokażę krótki, dwuminutowy filmik, który z lotu ptaka pokazuje, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, co robimy i dlaczego właśnie dzisiaj opowiadamy o tym, jak rozpalić motywację dziecka do nauki angielskiego. We've heard thousands of stories of people who have successfully learned a language. The world has known for a long time that the method has to adapt to the student, to the learner, not the other way around. So we have created the course so that it adapts to your personal learning style. Metoda Colina Rose jest szybka, skuteczna, dostosowana do Ciebie. W szkole prowadzonej przez byłego tłumacza prezydenta USA 97% klientów kończy kurs i mówi po angielsku. U nas mówisz po angielsku od pierwszych zajęć, a po kilku tygodniach stopniowo zaczynasz rozmawiać. Dlatego wybiera nas tak wiele gwiazd i prestiżowych instytucji. Ludzie wymagający i zapracowani. Od 2007 roku to już ponad 18 tysięcy osób. Podstawowy problem z tradycyjną nauką języka, którą się praktykuje na całym świecie, nie tylko w Polsce, polega na tym, że ona jest bardzo schematyczna. To znaczy wszyscy muszą się nauczyć tego samego, w tym samym czasie, w taki sam sposób, no i oczekuje się, że z takim samym efektem. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy bardzo różni i w czasach, kiedy ludzie nie mają już dużo czasu, również na naukę języka i chęci, no to zaczyna odgrywać ogromną różnicę.
you can learn your own language, which of course you can by the age of three, you can learn English or any other language through this method, because we reproduced exactly the same methods and exactly the same circumstances as you learn your own language. We didn't set out to be quick, we set out to make it natural and enjoyable, but the end result is it's quick and very effective. How do I know all this? I'm Colin Rose, and I developed the Colin Rose Language Learning Method. To jesteśmy my. Mam ze sobą dzisiaj tutaj bardzo wyjątkowych rozmówców. Będzie Colin Rose, który specjalnie dla nas, z którym specjalnie na pożytek tego spotkania nagrałem krótką rozmowę. Bardzo, bardzo wiele, myślę, odsłaniającą ciekawych rzeczy. Colin Rose jest psychologiem, od 30 lat zajmuje się przyspieszonym uczeniem się, tym co ludzie potocznie nazywają przyspieszonym uczeniem się, ale tak naprawdę jest to efektywne uczenie się, które tym się różni od uczenia tradycyjnego, że nie jest tak naprawdę przyspieszone. Ono, to nie jest jakaś droga na skróty, ale to jest droga, która prowadzi nas tam, gdzie tak naprawdę nasz mózg już od zawsze był, bo wielu rzeczy, których uczymy się zupełnie spontanicznie, naturalnie, w sposób właściwy dla siebie, uczymy się po swojemu. Dzisiaj efektywna edukacja, która jest szybka właśnie dlatego, że jest naturalna, to jest dziedzina, w której się specjalizuje Colin Rose, jest researcherem, badaczem, napisał kilka książek na ten temat i jest twórcą kursów językowych bardzo szybkich, bardzo skutecznych, które od wielu lat z powodzeniem stosujemy. Moim gościem dzisiaj będzie również osoba wyjątkowa, Józefina Bieżuńska, anglistka z wykształcenia i zamiłowania, która od 8 lat pracuje w Instytucie Colin Rose, jest głównym metodykiem naszego Instytutu i opowie Wam bardzo, bardzo dużo rzeczy z praktyki i z teorii tego, jak można się uczyć łatwiej, szybciej i przyjemniej, czy się jest dorosłym, czy się jest dzieckiem, bo te zasady specjalnie się nie różnią, ale oczywiście dla dzieci trzeba to podać jeszcze w sposób wyjątkowo strawny. No i jestem ja, jestem, tak jak powiedziałem, prezesem i twórcą, czy współtwórcą Instytutu Colin Rose. Z wykształcenia też jestem anglistą, ze specjalnością nauczycielską, chociaż krótko zajmowałem się uczeniem. Większość mojego zawodowego, anglistycznego życia zajmowałem się tłumaczeniem, byłem tłumaczem zawodowym, tłumaczyłem rozmowy m.in. prezydenta George'a Busha, seniora w gabinecie owalnym, a później przez wiele lat pracowałem w korpo. W ten sposób zapraszam na ekran mojego gościa, czyli Józefinę. Dzień dobry, Józefinka. Dzień patrzę dobry, się tak w bok. Patrzę się tak w bok, bo z boku mam niestety ekran, ale może zrobimy tak, przesunę sobie tutaj ekran. O, będę w ten sposób, nie będę musiał gdzieś tam zerkać w bok, żeby z tobą rozmawiać. Tak naprawdę, jak sobie myślałem przed tym spotkaniem, o moich własnych początkach nauki języka obcego. Pierwszym językiem, którego się uczyłem, chyba był angielski albo niemiecki, W każdym razie pamiętam, że mama załatwiła mi lekcję u jakiejś znajomej nauczycielki niemieckiego właśnie. I ja tam chodziłem do niej na takie lekcje indywidualne i wspominam to do dzisiaj z takim, no nie była to trauma, ale to były takie spotkania senne. Ta pani, to starsza pani była i ona używała mnóstwa mądrych słów, jakieś modal verben, jakieś coś tam. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. To nie miało żadnego przełożenia na moje wyobrażenie o tym, do czego może mi się to przydać. Znaczy ja rozumiałem, po co się ludzie uczą niemieckiego, no żeby mówić po niemiecku, tak? Ale ja w ogóle ten sposób podawania tego języka to była jakaś taka totalna abstrakcja. Równie dobrze mogła mi mówić o pyle księżycowym. Tak to mniej więcej w moim życiu funkcjonowało. Tak naprawdę pasję do języka poczułem pierwszy raz, bo to się stało moją pasją, kiedy zmuszony okolicznościami, znaczy strachem przed tym, że wezmą mnie do wojska, jak się nie dostanę na studia, bo w tamtych czasach, jak się chłopak nie dostał na studia, to szedł na 2 lata do woja, zacząłem się uczyć angielskiego tak na poważnie, nie tylko angielskiego, ale w ogóle kultury, literatury i tak dalej, bo chciałem dostać się bez egzaminu jako olimpijczyk z olimpiady anglistycznej na anglistykę, no ale żeby to zrobić, to wiedziałem, że konkurencja będzie duża i trzeba się uczyć. I stopniowo jak się zacząłem ten temat wgłębiać, studiować, uczyć tego angielskiego, to narodziła się z tego pasja i dopiero wtedy poczułem chęć do nauki. I wtedy, inaczej niż parę lat wcześniej, potrafiłem spędzać godziny nad słownikami, nad książkami i tak dalej, robić dokładnie to, czego wcześniej nienawidziłem,
właśnie dlatego, że znalazłem w tym przyjemność, znalazłem do tego motywację. Jest takie powiedzenie amerykańskie, konia można przyprowadzić do wodopoju, kowbojskie, konia można przyprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, żeby się napił. Zacznijmy od badań, które przeprowadziliśmy w 2020 roku. Józefina, jeżeli możesz nam opowiedzieć coś o tym, bo zapytaliśmy rodziców, jakich jest 5 podstawowych wyzwań, przed którymi oni stoją, kiedy chcą swoje dzieci skłonić do nauki angielskiego. Dobrze. Przede wszystkim to najczęściej jakby jest zwracana uwaga, to, że zajęcia, jakiś tam sposób, który serwujemy dzieciom, jest nudny, jest niemotywujący, nie daje nam pożądanych efektów. Dodatkowo dzieci denerwują się po prostu jakby takim strachem przed oceną, co na pewno nie wpływa na nie dobrze, nie wpływa na nie twórczo ani odkrywczo. Dodatkowo bardzo dużym takim stresorem jest metoda, która jest niedopasowana do ucznia i angażowanie takie mocne po prostu jakby przez te metody rodziców, gdzie jest po prostu wymagany nadzór tego, żeby rodzice się bardzo w to angażowali, a nie zawsze jest po prostu jakby rodzicom tutaj z tym po drodze i nie zawsze rozumieją, dlaczego to jest ważne, żeby oni byli w pewien sposób zaangażowani w tę naukę. Jak rodzice sobie z tym radzą? Co robią? To też z tych badań naszych wynikło. No niestety niezbyt dobrze, z tego względu, że tutaj trochę ponury obraz wyławia nam z tych wyników. Najczęściej, no jak to rodzice, irytują się, denerwują się, stosują różnego rodzaju kary, przekupstwa, szantażowanie. Teraz jakby w dobie zwłaszcza tej e-edukacji mamy takie zjawiska jak właśnie rozwiązywanie zadań za dzieci, wręcz nawet czasami podpowiadanie zza komputera, podczas jakichś tam testów czy odpytywań na ocenę. Ogólnie jakby wszystko bierze się to z tego, że nie dajemy dzieciom bardzo przestrzeni na własne błędy, na własne odkrywanie, przelewamy za to swoje własne ambicje i po prostu mierzymy te dzieci swoją własną miarą, chcemy, żeby się uczyły tak, jak nam się wydaje, żebyśmy się chcieli sami uczyć. Ja też jakby mam taką refleksję, nie wiem, czy wiesz, co to jest szok 4. klasy. Nie. Słyszałeś o tym? No ogólnie, jeżeli mamy dzieci i puszczamy te dzieci do szkoły i one się uczą na początku, na przykład w przedszkolu, później w tym takim kształceniu początkowym w klasach 1-3, wszystko jest super fajne. Mamy są wykładziny w klasach, są fajne, kolorowe książeczki, podręczniki, jest bardzo dużo zabawy, jest dużo takiej stymulacji właśnie, no nie wiem, na zasadzie, że jest dużo ruchu, dużo zabawy, dużo takich kreatywnych zadań plastycznych. I wszystko jest bardzo fajnie, nie mamy jakichś takich bardzo jakby określonych tutaj kryteriów oceniania przede wszystkim. No a potem mamy 4. czy też 5. klasę i wszystko się zmienia, bo nagle mamy mnóstwo nauczycieli od różnych przedmiotów. Do tej pory była ta jedna ulubiona pani Basia czy Kasia. Nie ma już tej wykładziny, nie ma zabawek, trzeba siedzieć po prostu jakby w tej ławce, jak zaklęty rzeczywiście. Zaczyna się to, co my nazywamy szkołą, tak? Tak zwana prawdziwa szkoła tak, się zaczyna. Prawdziwe życie, a jeszcze tutaj na horyzoncie zaczynają nam majaczyć takie wspaniałe po prostu przyjemności, jak kryteria oceniania, jakieś tutaj kolejne egzaminy. Wcześniej był egzamin 6-klasisty, teraz w tym roku mamy nowość, egzamin 8-klasisty. Wszyscy po prostu, cały kraj wiwatuje, jest po prostu przeszczęśliwy. Jest mnóstwo tutaj, testów, do, tutaj wejdę ci słowo. Wejdę ci słowo, bo dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy. Cały system ocen tradycyjnej edukacji jest pomyślany tak, żeby skupiać naszą uwagę po pierwsze nie na efektach nauczenia się, tylko na ich miarze. To znaczy, umiem czy nie... Aha. Że jakby kwestia jest tego, że oczywiście efekty, tak? Tylko co ma być efektem w nauce ogólnie dla dzieci, czy nauce języka, bo my oczywiście w tej współczesnej edukacji dążymy do efektu. Efektem jest dany egzamin, a niekoniecznie praktyczne umiejętności. A ja wierzę, podobnie być może tak jak ty, że no najważniejsza w nauce języka jest po prostu ta umiejętność później porozumienia się ze światem. Zobacz, mam często takich uczniów, którzy przychodzą do mnie dorośli i oni czekają, aż ja im powiem, czy oni się nadają do tego angielskiego, czy się nie nadają. Oni chcą czasami diagnozę na początek. Dlaczego ja jestem taki beznadziejny, że się nie mogę tego nauczyć? Gdzie odpowiedź na to pytanie jest taka, że oni się urodzili tak naprawdę. Każdy z nas się urodził po to, żeby się komunikować w jakimkolwiek języku. Tak więc nie ma czegoś takiego jak ciężkie przypadki, a połowa, myślę, osób, które do mnie przychodzą, to zawsze mówią, że wiesz, bo ja jestem takim ciężkim przypadkiem,
nic z tego nie będzie. I po jak prostu, mnie nauczycie, to każdego nauczycie. Tak, to jest taka pierwsza rzecz, jak przegrywamy po prostu sami ze sobą swoim własnym sposobem myślenia. A dzieci przecież są wolne z tego, powinny być wolne od takiego po prostu sposobu myślenia. Oddajmy głos osobie, która wie na ten temat więcej niż większość przeciętnych ludzi, czyli Colinowi Rose, z którym specjalnie przeprowadziliśmy rozmowę na ten temat. Posłuchajmy, jak to się dzieje, że potrafimy się jednych rzeczy nauczyć łatwo, a innych nie. Jak to się dzieje, że nasze dzieci też pewne rzeczy robią bardzo chętnie, a innych nie. Pewne rzeczy same wchodzą im do głowy, a inne nie. Oddajmy głos Colinowi Rose. Dobry, witamy. I'm really excited to be, well, virtually with you today because the subject of innovative education is a passion of mine and it is absolutely critical for the situation we're in at the moment. So I think you're going to really enjoy today's online conference. And again, thank you for being here. I'm excited. Enjoy today. Colin, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się przyspieszonym uczeniem się i od kilkudziesięciu lat aż tak się specjalistycznie tym zajmujesz? Okay. I became interested because I, and in particularly the application to language, because I found it quite difficult learning another language. And I was lucky enough back quite a long time ago now to have sold a company. I didn't really need to work for a time. And I went to Oxford University and I researched everything I could. I used the libraries, talked to the professors, and I asked them the basic question, how do people learn? Now, interestingly enough, there was an awful lot of focus on how do we teach, but very few people had asked that question, you know, and it seemed to me fundamental. And from that question, and from my own difficulty in learning a language, I then honed in on the fact that we do have different learning modalities, you know. It's a little over simple, but you know, some people are very visual learners, some people are auditory learners, very definitely some people are physical learners, they need more physical input. So I gradually pieced together from memory research and psychological research and Nobel Prize winners, etc. I pieced together it really was a synthesis of a lot of other research, a kind of a guide, a template of how you could get the most people to learn in the most varied ways, because it isn't enough to teach or to learn one way. Really fast learning is multiple modality learning. Kiedy mówimy o nowoczesnej edukacji, kiedy mówimy o skutecznej edukacji, efektywnej edukacji, no to oczywiście mówimy o czymś, co musi się dać zmierzyć. Jakie rezultaty mierzalne świadczą o tym, że taki właśnie sposób uczenia się, który te wszystkie badania, które studiujesz i studiowałeś, pokazują, że działa najlepiej. Jak możemy się przekonać, że faktycznie taki sposób uczenia się jest skuteczniejszy? Interesting question, Chris, because going back again, you asked me how I'd started. I then wrote a book called Accelerated Learning, which to my total surprise sold about 500,000 copies, you know, worldwide, different languages, etc. And then quite reasonably, somebody challenged me. Well, okay, Colin, you've got this concept of how to improve the way people learn, but how do you prove that? Now, one of about the only subject that you can take people from zero
to a level is languages, is a foreign language. I mean, everybody knows a little bit of mathematics and geography and everything, right? But if I know zero German today or zero Polish today, but in 6 months' time, I'm a relatively, you know, reasonable speaker of German or Polish, then I have proved my point. So in fact, although I am associated with language learning, it was really a challenge. It was somebody said, you prove it to me before I believe you. And in that sense, we started off, and in England, of course, originally, and we had French and German and Spanish for English speakers. And lo and behold, many schools got involved in this, including some really big, very famous schools. And the teachers would take what I designed originally for home study, and they adapted it for the classroom. And yes, because we have exams, and we had one school, for example, where a group of students wanted to learn Spanish. They didn't have a Spanish teacher, right? So these students used the accelerated learning materials that I'd created with an outside tutor, and lo and behold, they actually did as well in 1 year as the other students from schools which did have a Spanish teacher did in 3 years. So it was a really good proof of the concept. Dużo się mówi ostatnio o rewolucji w edukacji, która jest konieczna, która się dokonuje. Jak edukacja się zmieniła w ciągu ostatnich lat, szczególnie w ciągu ostatnich lat? Well, an interesting question. And somebody once said to me, Chris, that if you take modern society and took somebody from even the 17th century, but so let's say the 18th or 19th century, and plonk them down, put them down in today's society, they wouldn't believe it, other than the typical classroom. And apart from the interactive whiteboard, etc., it would look pretty much the same. You know, you've got a teacher in the front teaching, you know, talking to the students. It isn't that different. But the only element of society that's not that different. So we are changing, but the essential nature is that it's driven by the teacher, whereas the truth is, you can facilitate people learning, but you can't make them learn. You know, you can create the situations, the environment where the learning is interesting, it's hopefully even entertaining. You know, there's nothing wrong with that. And you will want to learn, you're motivated to learn. So to that extent, we are beginning to see a change. We're beginning to see the use of, you know, new media, etc. Obviously, the internet is the really big change. But unless we encourage students and empower them and actually equip them with the techniques to learn more on their own, which of course they're now being forced to do because of the current pandemic, then we're nearly not going to have a breakthrough. So I think it's actually really quite positive that we are being, that students are being forced to do more on their own, because when they leave school, there isn't a teacher there any longer. You know, they are going to have to learn on their own. And more than that, they're going to have to learn and relearn and relearn, because the world is changing so quickly that you're no longer going into a career. You know, I know yourself, you know, you're into at least your third career. Successful, I'm happy to say. But the none of us are going to sort of have a job for life. You know, we're going to have to learn and relearn all the time because of the way the technology is.
co może zrobić dzisiaj szkoła, a szczególnie co mogą zrobić rodzice, żeby pomóc tym swoim niesamowicie nowoczesnym dzieciom w nauce? Good question again. The point is that until fairly recently with education, there's been the kids' world, which is totally multimedia, they're on the phones, and I don't think there's anything wrong with that in principle. And the adults or the parents' world or the older educators' world. And until we enter the children's world, the multimedia world, the exciting world, their world, then we're not going to engage with them or bring them to us. And I also appreciate that for many parents, it is a kind of, you know, the world that your kids are inhabiting is a bit different. So what we've done is create a little ebook, but it's packed with information on how you can best support your children to benefit from the course that we've created, because it really is very, very different. But there's lots of things you can do to support them, and it's all there. So I would advise you strongly and beg you, download that ebook. You will find it fascinating. No właśnie. Colin powiedział dużo na ten temat, jak różnymi ludźmi jesteśmy, jak się różnie uczymy. To jedni słuchają, drudzy patrzą i tak dalej. Tych jakby sposobów uczenia się jest dużo więcej. Ja pamiętam sam ze szkoły, i to się wiele nie zmieniło, to się bardzo wolno zmienia, że właśnie szkoły to w ogóle nie interesuje, prawda? Czy my się uczymy, czy ty na przykład wolisz słuchać, a ja patrzeć, albo odwrotnie. Ale co możemy zrobić jako rodzice, żeby pomóc swoim dzieciom właśnie w odnalezieniu ich własnej drogi uczenia się, bo wtedy będzie im łatwiej i bardziej będzie się im chciało. Nazwijmy to problem. Ja bym powiedziała, że jakby największym takim problemem jest to, że styl nauczania w szkole bardzo często mamy taką sytuację, że koliduje ze stylem uczenia się własnego dziecka. To powoduje frustrację, a w Stanach Zjednoczonych można nawet jakby wyciągnąć pewne dane, które mówią, że ze względu na niedopasowane style uczenia się i nauczania, niedopasowane do percepcji uczniów, aż 10% uczniów nie kończy szkoły. Największym takim wyzwaniem, myślę, współczesnej edukacji, ogólnie takiej edukacji sformalizowanej, jest to, że sposób nauczania, który kultywują obecnie nauczyciele, on bardzo często koliduje ze takim naturalnym sposobem uczenia się uczniów, czyli po prostu mamy zupełnie niedostosowane te kanały i to jest jakby główne źródło frustracji i niepowodzeń. No bo wiadomo, uczniowie chcą się uczyć tak, jak po prostu byłoby im wygodnie, ale ostatnie słowo mają tutaj i pierwsze tak naprawdę nauczyciele. A nauczyciele uczą tak, jak im jest wygodnie. Każda nauczycielka ma na przykład coś takiego, że lubi, kiedy cała klasa, po prostu wszystkie dzieci siedzą sobie grzecznie, obydwie rączki na blacie i słuchają pani po prostu jak zaczarowani, prawda? I kiedy pani zadaje pytanie, to oni zawsze po prostu mają odpowiedź na to pytanie. Kiedy pani każe, żeby podejść do tablicy, żeby to dziecko podchodziło, prawda? Żeby wszyscy robili wszystko na gwizdek i naraz, żeby pani nauczycielce było fajnie i komfortowo. No ale to dobrze, że tak powiem, wygląda tylko i wyłącznie na papierze. W życiu to tak nie funkcjonuje. W życiu mamy grupę kilkunastu dzieciaków, czy to nawet 20 lub 30, które każdy z nich coś przeżywa w danym momencie i nie każdemu po prostu jakby podoba się ta sytuacja, w której się po prostu obecnie znajdują. Jedno dziecko nie będzie miało problemu z tym, że musi siedzieć przez 45 minut po prostu w ławce, jak zaczarowana na tą panią nauczycielkę się patrzeć i słuchać i będzie mu to odpowiadało, ale na pewno będzie też takie dziecko, które chociażby jest bardziej ruchowe i dla niego największą torturą jest po prostu siedzieć w tej ławce i się nie ruszać. Tak więc tutaj jest pewien duży konflikt z tego względu, że nie zawsze nauczyciele uczą tak, jak jest dla tych dzieci najwygodniej, a gdybyśmy dopasowali się bardziej do tych stylów uczenia się dzieci, to wtedy dzieci nie musiałyby marnować dużej ilości energii na to, żeby dopasować się do oczekiwań pani nauczycielki, a mogłyby w 100% rzeczywiście skupić się na tym materiale, na tej umiejętności, którą mają ćwiczyć w danym momencie. Tylko po prostu musimy dać tym dzieciom edukacyjnie być sobą, uczyć się jakby z poszanowaniem tego, z wykorzystaniem tego, jakie one rzeczywiście mają predyspozycje do tej nauki. To mam pytanie. Mianowicie, jeżeli mamy pozwolić dzieciom
uczyć się w sposób, który jest taki dostosowany do nich, a to już wiemy po tej rozmowie z Tobą i z Colinem, że to jest potrzebne. W jaki sposób mamy się dowiedzieć, co dla nich jest dobre? No bo jak się dzieciaka zapyta, co dla niego jest dobre, to on powie, dla mnie to dobre jest się uczyć, jak gra mi tutaj rap. I może mieć nawet rację, a może nie mieć racji. Skąd mam wiedzieć jako rodzic, jak mam to poznać? Jak to dziecko będzie się chciało uczyć? Najpierw zanim odpowiem na to pytanie, to bym chciała zrobić pół kroku do tyłu. I jedną rzecz taką, którą obserwuję na co dzień i u moich uczniów, i u moich znajomych, którzy mają dzieci, że rodzice mają takie pewne swoje oczekiwania, mierzą te dzieci swoją miarą i na przykład myślą sobie, że dla mnie uczenie się porządne języka chociażby to jest siedzenie przez godzinę i po prostu wypełnianie ćwiczeń. I że rodzic sobie myśli po prostu intelektualnie, że to byłaby najlepsza, więc dla dziecka na pewno też najlepsza metoda. A otóż nie, dzieci no niekoniecznie będzie je to po prostu interesowało i niekoniecznie jest to dla nich dobre. Też jest takie coś, taki termin prawdziwa nauka, poważna nauka. My to też mamy zasadami dorosłymi u nas na kursach, prawda, że jeżeli mają fajnie spędzony czas z nami podczas zajęć, przez godzinę, kiedy mamy te zajęcia z trenerem językowym, na szybkim angielskim, i oni się fajnie czują, fajnie się bawią, fajnie się realizują w tym języku angielskim, to oni tak czasami mają takie poczucie, że to jest zbyt przyjemne, zbyt miłe, zbyt fajne, żeby to rzeczywiście dawało rezultat. My często Tutaj się wtrącę, kiedyś się trafił nam taki człowiek, który się nie zapisał do nas, już wiele lat temu, bo pokazaliśmy mu prezentację, platformę, tego, to takie fajne, tak w ogóle ekstra. I on mówi, a to on szuka poważnego kursu, a nie jakiegoś czegoś takiego właśnie, że będzie sama zabawa. A w ogóle nie brał pod uwagę tego, że wiele po prostu w przeszłości poważnych tak zwanych kursów nie dało mu żadnego rezultatu. Chciał po prostu popełniać te same błędy nudnej nauki. No pain, no gain tak zwane. Jakby go nie bolało, to by na pewno to nie miało racji bytu dla niego, prawda? No, z dziećmi tak nie jest, zupełnie tak nie jest. I jakby kluczowe tutaj jest to, o czym wspomniałeś, no dowiedzmy się, jakie to dziecko ma styl uczenia się. Bardziej na przykład słuchowcem, czy jest bardziej ruchowcem, czy jest bardziej wzrokowcem. W Polsce oczywiście wszyscy myślą, że są wzrokowcami. I to też jest tego typu sytuacja, że wszystkie materiały, jakby, które są przygotowywane do szkoły, są przygotowywane pod wzrokowców. No i dlaczego w Polsce myślą wszyscy, że są wzrokowcami? Ogólnie chyba wszyscy na świecie myślą, że są wzrokowcami, z tego względu, że jeżeli mamy funkcjonujące wszystkie zmysły, no to wzrok dominuje, no bo jakby rozglądamy się, prawda? Jak wykonujemy jakąkolwiek czynność, no to najbardziej na tym wzroku polegamy. Ty kiedyś nam opowiadałeś o takich statystykach, dlaczego na przykład ta telesprzedaż w Polsce nie działa, prawda? Bo nie ma aż tylu na przykład słuchowców w Polsce, żeby komuś sprzedać coś efektywnie przez telefon, tak jak to ma na przykład miejsce w Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc jakby tak to wygląda. W Polsce najwięcej osób identyfikuje się i prawdopodobnie jest najwięcej jakby wzrokowców, mniej jest słuchowców, a kinestetyków ogólnie w takiej ogólnej rozmowie o edukacji, o czymkolwiek innym, to się w ogóle wyrzuca poza nawias. Mam takie doświadczenie, miałam ucznia, kiedyś mi się trafił, uczeń, po prostu prezent dla nauczyciela. Przyszedł pan i mówi na sam początek coś takiego: Józefina, ja to nie jestem zbyt inteligentny. Ja żadnej szkoły nie skończyłem i zawsze mi mówili, że jestem debilem, że do niczego się nie nadaje. No ale wiesz, szkoła jakąś tam zawodówkę, po linii najmniejszego oporu mnie tam po prostu przepuścili. Żonę mam dwie firmy, zarabiam dużo pieniędzy, wszystko potrafię załatwić, a oni mi zawsze mówili, że jestem debilem. I wiesz, co się okazało, bo rzeczywiście jakby te pierwsze zajęcia z tym panem były naprawdę dużym wyzwaniem, ale okazało się, że pan po prostu jest tak skrajnym kinestetykiem, że zrobienie z panem czegokolwiek, kiedy on siedział po prostu z i próbował po prostu powtórzyć za mną cokolwiek, miało się totalnie z celem. Jak poznać dziecko kinestetyka, słuchaj? Jak poznać dziecko kinestetyka? Dziecko i dorosłego kinestetyka poznajemy po tym, że jeżeli na przykład dziecko w sali i prowadzimy jakieś zajęcie czy cokolwiek, to dziecko po prostu wykonuje jakieś takie ruchy.
a to musi sobie troszeczkę nóżką pokiwać, a to się to po prostu tutaj pobuja, będzie się bujało na krześle. I to nie oznacza, że ono robi nam na złość, tylko ogólnie kinestetyk, jak jest skoncentrowany i zależy mu na tym, żeby nas posłuchać, no to wtedy on wykonuje takie ruchy, bo to oznacza, że on jest skoncentrowany. I też to wróg klasycznego nauczyciela, tak, bo przeszkadza na lekcjach. Tak, tak. Kinestetyk, jak na przykład wzrokowiec będzie się patrzył na nauczyciela, prawda? Słuchowiec będzie się patrzył raczej tak w bok, no bo on jak tutaj słucha, to tak, słucham ciebie i tak tutaj przetwarzam, a kinestetyk będzie się albo patrzył w dół, albo będzie się patrzył tam na coś, co on tam teraz robi, jakie tam ruchy wykonuje. Także w ogóle może to wyglądać tak, jakby on wygląda tak, jakby w ogóle nie interesowało go to, co się dzieje tutaj na zajęciach, ale go interesuje. Jeszcze jedną chcę rzecz tutaj opowiedzieć w kontekście kinestetyków. To jest taka nasza legendarna filmowa historia. Opowiadała to jedna nasza koleżanka, która wcześniej przede mną prowadziła szkolenia dla trenerów metody Colina Rose. I to bardzo mi to utkwiło w pamięci. Ona uczyła również swego czasu w przedszkolu dzieci. Chodziła na takie zajęcia. No wiadomo, one są krótkie, są pół godziny. I to niesamowita historia z tego względu, że przyszła do tych dzieciaków na te pół godziny. Dzieci, wiadomo, wiedziały, że angielski zaczyna, ale to wszystkie usiadły po turecku na tym dywanie w kółeczku i będą słuchały, jak teraz pani będzie je uczyła. Tego dnia będzie je uczyła piosenki. No i był jeden chłopczyk, który jak się zaczęła ta lekcja, tak, ta nauka tej piosenki, on sobie tam wstał, popatrzył sobie przez okno, pogrzebał sobie w klockach, pobawił się troszeczkę tymi klockami przez chwilę. Ta koleżanka nasza wspólna, ona się tym w ogóle nie przejmowała, że to dziecko sobie wstało, że sobie chodzi, tylko uczyła resztę tych dzieci, które były na tyle zdyscyplinowane, że po prostu siedziały w tym kółeczku, patrzyły się na nią, uczyła je piosenki. I kiedy nadszedł ten czas, że wszystkie te dzieci miały tę piosenkę wykonać wspólnie, okazało się, że ten chłopak tego, że naprawdę sprawia wrażenie, że sobie chodzi, układa sobie klocki, że nie uważa, że patrzy sobie przez okno, on znał tą całą piosenkę. Po prostu genialną rzecz ta nasza koleżanka zrobiła, że w ogóle jakby nie spinała się tym, że on sprawia wrażenie, że on jej nie słucha. Tylko po prostu pozwoliła mu być sobą w tej sytuacji, pozwoliła mu, żeby on się czuł komfortowo i dzięki temu on mógł po prostu no, nauczyć się w taki sposób, który był dla niego jak najbardziej naturalny. A to jest jedyny dobry sposób tak naprawdę. Z kinestetykami tak jest, bo tak jak powiedziałaś, my tutaj nieraz mamy u siebie dorosłych kinestetyków. Z kinestetykami tak jest, że próba zmuszenia kinestetyka do siedzenia nieruchomo, nie kręć się i skup się, daje dokładnie odwrotny skutek. Kinestetyk zmuszony do bezruchu musi tyle energii wkładać w ten bezruch, że po prostu właśnie nie będzie się w stanie uczyć. Ja pamiętam, jak moja córka... Tak. Ja pamiętam, jak moja młodsza córka lata temu, jak była jeszcze w liceum, kiedyś miała jakąś tam klasówkę ważną z matematyki i ja wchodzę do niej do pokoju, tam już parę godzin siedzi, słyszę tam rąbię, ta muzyka, rąbię. No, jako tolerancyjny ojciec, nowocześnie starający się myśleć, nie wtrącam się, ale wiem, że już jest tam 22 chyba, muzyka leci, ona się niby uczy i wchodzę i mówię, Ania, próbowałem być taktowny, tobie tak nie przeszkadza ta muzyka w nauce? Ona tak spojrzała na tych notatek, co? Mówi, nie, jak ta muzyka leci, to ja dopiero się mogę skupić. Ja pamiętam, jeszcze nie wiedziałem nic na ten temat, o czym mówimy dzisiaj, że ludzie mają swoje indywidualne warunki, w których lepiej funkcjonują. Dzisiaj już wiem, że po prostu jako słuchowiec ona właśnie potrzebowała tej muzyki, potrzebowała tego rytmu. Sam potem przypomniałem sobie, że jak ja pracuję, jak się skupiam, to lubię puścić taką muzykę, tam, która mi pasuje, niezbyt angażującą uwagę, bez słów i tak dalej, ale ona sprawia takie tło, tworzy, którym się możemy skupić. I to samo dotyczy innych możliwości uczenia się właśnie wzrokowych, słuchowych i tak dalej. Także no, współczuję tym, którzy mają kinestetyka akurat na sali, no bo on jest bardziej ekspansywny niż tak jak mój słuchowiec, który się pochyli i słucha. Ale na pewno, jeżeli pomożemy... Proszę? Przepraszam, chciałabym po prostu jakby powiedzieć, że no, nauczyciel nie może tego brać jakby przeciwko sobie, prawda? Bo to nie jest oznaka braku szacunku. Ani rodzic. A też to, co ty powiedziałeś jakby jako swoje doświadczenie jako ojciec, no nie każmy też tym dzieciom, nie oczekują oni, że one będą się uczyły tak, jak my byśmy się uczyli. Tak. To jest kwestia tutaj
patrzenia troszkę ponad horyzont. I tu powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że często my wychowani, szczególnie wychowani w takiej tradycyjnej szkole, gdzie tak jak to powiedziałaś, poważna nauka, tak, czyli podręcznik, to nie musi być przyjemne, albo nawet nie powinno, to nie może być zabawa, albo nauka, albo zabawa, tak, nie patrzy się na to, że dla dziecka zabawa jest nauką, zabawa jest pracą, to przyzwyczajeni do tego zakładamy, że my znamy sposób na skuteczną naukę. Bo myśmy się tam czegoś nauczyli, ale my często już nie pamiętamy, jakim to było okupione wysiłkiem. Zresztą programy nauczania w szkołach są głównie robione dla inteligencji językowej i matematyczno-logicznej. Nadreprezentacja tych dwóch typów inteligencji wśród 8 inteligencji, jakie wyróżnia Howard Gardner, jest gigantyczna. Więc takie zjawisko rzeczywiście będzie. Czyli to, co możemy zrobić, jeżeli mogę podsumować i chcę się upewnić, że jako rodzice, ci rodzice, którzy nas oglądają, powinni poszukać, obserwując swoje dziecko, czego? Tego, co sprawia im przyjemność, sposobów, w jaki się uczą, kiedy mają możliwość to robić bez ingerencji. Jak się dowiedzieć, jak się uczy moje dziecko? No, trzeba poznać jego predyspozycje do nauki, jego silne strony, jego słabsze strony. Nie cisnąć tam, za przeproszeniem, gdzie są po prostu niedostatki, tylko skupiać się tam, gdzie jest taka nadpodaż, tak? Gdzie jest dużo jakby tej kompetencji. My mamy tak naprawdę tutaj do wyboru w naszej firmie, w naszej jakby metodologii, dwa kanały do poznania tych dzieci. Więc nie wiem, od którego chcesz zacząć, bo mówimy ja tutaj myślę, jakby się... właśnie od tyle. Ja myślę, że moglibyśmy powiedzieć teraz o teście na typ inteligencji, dlatego że stworzyliśmy takie narzędzie. Od lat używamy go dla dorosłych. W tej chwili, w momencie, kiedy nagrywamy to wideo, już kończymy test dla dzieci, ale na końcu tego spotkania dzisiejszego pokażemy, jak można wspólnie z dzieckiem pobawić się w szukanie naszych typów inteligencji. Ale opowiedz o teście na typ inteligencji. Co to jest, czym nie jest, jak to może pomóc pomożeniu dziecku w odnalezieniu jego własnej drogi uczenia się. Każdy z nas, tak jak tutaj już padło to stwierdzenie, wiemy, że są słuchowcy, że są wzrokowcy, że są kinestetycy. Ale my tutaj idziemy krok dalej i stosujemy taką metodologię, teorię inteligencji w relacji Howarda Gardnera, który określił 8 rodzajów inteligencji, które występują u każdego człowieka i w pewien sposób określają, determinują to, w jaki sposób my uczymy się świata, w jaki sposób wchodzimy z nim w interakcję i w jaki sposób po prostu powinniśmy uczyć się tak, żeby było dla nas najłatwiej, najlepiej i najszybciej. I ten test inteligencji Dorakich, mówię, że to jest taki edukacyjny horoskop, bardzo potężne narzędzie, które określa nam konkretnie, w jaki sposób powinniśmy się uczyć, jakiej stymulacji powinniśmy szukać podczas tego uczenia się, w jaki sposób informacje powinny być nam przekazywane i w jaki sposób powinniśmy je wykorzystywać, ćwiczyć umiejętności. Bardzo ciekawa sprawa, a żeby dowiedzieć się, kto, jaki po prostu rodzaj tych inteligencji ma dominujący u siebie, musi po prostu wykonać nasz test słynny. I test jest na stronie szybkiangielski.pl, jest taka zakładka, gdzie jest test na typ inteligencji. Ja pamiętam, że jak ja sam ten test zrobiłem, to było ciekawe doświadczenie, bo jakby teoretycznie znałem ten temat, ale wydawało mi się, że znam siebie, no tam w miarę siebie znam. A jednak dowiedziałem się ciekawych rzeczy, dostaje się potem taki opis. Teraz przygotowujemy ten test właśnie też dla dzieci, ale na końcu powiemy o tym, jak możemy wykorzystać to narzędzie już teraz, żeby pomóc dzieciom odnaleźć ich typ inteligencji. Co się dzieje, kiedy dziecko musi się uczyć w sposób kompletnie niedopasowany do jego naturalnego typu inteligencji, czy jego naturalnego sposobu uczenia się, takiego, który jest dla niego najłatwiejszy? No, marnujemy wtedy dużo potencjału edukacyjnego, dużo potencjału do tego, żeby przyswoić pewne jakieś nowe stwierdzenia, przyswoić nową wiedzę i nowych rzeczy się nauczyć. Marnujemy bardzo dużo tej energii po prostu na dopasowanie się do jakiejś po prostu sztywnej ramy, do dopasowania się do czegoś, co nam tak naprawdę nie pasuje. Innymi słowy też jakby za dużo energii idzie nam na łamanie naszego własnego charakteru i naszych własnych predyspozycji, żeby dostosować się tutaj po prostu do tego, co wymaga program. Pięknie powiedziane. Za dużo energii na łamanie naszego własnego charakteru. Więc jeżeli dziecko nie chce się uczyć, to niekoniecznie oznacza, że jest leniuchem, że nic z niego nie będzie.
Może jest tak, albo nie chce się, szczególnie jak się nie chce uczyć pewnych przedmiotów. No, jest jeszcze jeden wątek, który jakby nie wiąże się z typem inteligencji, ale jest taka prawidłowość, o której Colin Rose kiedyś mówił, że dzieci uczą się dużo lepiej, dużo skuteczniej i dużo chętniej, kiedy lubią nauczyciela. Jest coś takiego, prawda? Także jeżeli dziecko nie chce się uczyć, to zanim zdecydujemy, że jest leniuchem, z którego nic nie będzie, pierwsze, co możemy zrobić, to przyjrzeć się, czy sposób, w jaki się musi uczyć tego, czego nie lubi, pasuje, bądź jest być może totalnie sprzeczny z jego sposobem uczenia się. I też jakby tutaj fajnie, że zahaczyłeś o tę więź z nauczycielem. To jest bardzo kluczowe dla dzieci, dla dorosłych tak samo, ale teraz mówimy o dzieciach. Musi być wytworzona taka atmosfera pomiędzy nauczycielem, a tą grupą, tym dzieckiem, tym uczniom, tymi uczniami, gdzie jest na pewno bardzo dużo zaufania, gdzie jest sytuacja bezstresowa, są jasne zasady, poczucie takiej akceptacji, jest poczucie pewnego takiego wspólnego celu. Musi być też tak zwana kultura sukcesu. Ten nauczyciel musi być w ten sposób nastawiony, że to dziecko, że nie chce go jakby zaszufladkować, że nadaje się albo się nie nadaje, tylko tworzymy sobie od samego początku po prostu taką sytuację i taką atmosferę, w której wiemy, że jesteśmy nastawieni na te cele, na ten sukces, że każdy po prostu uczestnik tego spotkania, tych zajęć jest w stanie to osiągnąć. To jest bardzo ważne, bo jeżeli my od początku już patrzymy na dzieci pod kątem, ja pamiętam to ze swojej szkoły, że beznadziejnie ci pójdzie na teście kompetencji, albo że będziesz miała 30 punktów i się nie dostaniesz do żadnej szkoły, to jest bardzo demotywujące. Ja wtedy wiem, że ten nauczyciel jakby no, postawił na mnie krzyżyk tak naprawdę i on nie chce mnie uczyć dalej, a powinniśmy po prostu stymulować dzieci, żeby one po prostu chciały przekroczyć w pewien sposób jakby siebie, swoje własne wyobrażenie, żeby była taka atmosfera, która daje też nam po prostu dobry grunt do eksperymentowania, do takiej tak zwanej wynalazczości, odkrywczości. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, musi być akceptacja, coś czego w ogóle nie ma w szkole, musi być akceptacja do popełniania błędów. To jest myślę bardzo ważne, żeby tego nie stygmatyzować, bo tak naprawdę też chyba Colin Rose o tym mówi, że błąd jakby podczas zajęć z grupą, z nauczycielem, to jest tak naprawdę prezent dla reszty grupy, bo to jest prezent dla nauczyciela, bo wtedy nauczyciel widzi, że coś tutaj idzie troszeczkę odrobinę nie tak i w jaki sposób on powinien zmodyfikować podejście, żeby do danej grupy podejść. Ostatnio przyszła do mnie moja koleżanka i opowiadała mi o tym, że jej córka uczy się angielskiego i miała pracę domową, żeby tam chyba napisać 15 zdań z różnymi słówkami. No i ta moja koleżanka angielski zna bardzo dobrze, funkcjonuje w nim na co dzień i pracowo, zawodowo, tak, jakby fajnie się z nim swobodnie czuje. I ona mówi tak, no Józefina, po prostu zobacz, takie były zdania, w ogóle jakieś takie bezsensowne, w ogóle zupełnie nie to, nie przystawało, że tam na przykład, nie wiem, dałem na to, że śmieciarka stoi w lesie i w ogóle za zdania, tak? No ale w sumie podejdźmy do tego troszeczkę inaczej, że były tam oczywiście błędy gramatyczne, ale co najważniejsze było, to co ja zauważyłam w tych zdaniach na przykład, to było to, że był zachowany idealnie taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że one były logiczne. Jakby wyjąwszy jakieś tam niuanse gramatyczne, to naprawdę widać było, że ta dziewczynka rozumiała tę skutkę, że jest mała i po prostu podeszła do tego twórcy, do tematu, że chciała umiejscowić po prostu te wydarzenia w tych zdaniach w jakichś ciekawych sytuacjach. Było to też jakby bardzo fajne, że od razu było jakby widać, że jest utrwalona taka rzecz, jest wykonawca czynności, a to potem dopiero jest czynność. To było naprawdę super pozytywne. I sama ta śmiałość tej dziewczynki tak naprawdę, że ona po prostu usiadła, machnęła tam 15 czy 20 zdań w języku angielskim i że się przy tym nie zmęczyła, że czuła się jakby coś fajnego, że coś osiąga po prostu, to samo po prostu było naprawdę godne uwagi i godne chwalenia. A na miejscu, powiem szczerze, tej mojej koleżanki, ja bym się nie skupiała, że tutaj tyle zdań się nadaje, tyle się nie nadaje, ale po prostu, że odważyła się, że to zrobiła. Więc mamy teraz na przykład 10 zdań dobrych, a 5 jest niedobrych. To jest po prostu start do tego, żeby rozwinąć się dalej, żeby zrobić po prostu ten kolejny krok. A kiedy my za każdym razem stygmatyzujemy i te błędy i mówimy tym dzieciom, o Jezu, tyle błędów zrobiłaś, nie skupiłaś się, nie skoncentrowałaś się, to my je w jakiś sposób zniechęcamy i po prostu dajemy im tak do zrozumienia, że nie warto być sobą w tym uczeniu się, nie warto jest po prostu się starać, próbować, nie warto jest ryzykować.
Ja myślę, że uczenie się języka zwłaszcza to jest po prostu za każdym razem podejmowanie pewnego ryzyka, bo my wchodzimy w jakieś takie buty, w których nie chodzimy na co dzień, robimy coś, czego nie robimy na co dzień, coś, co jakby nie jest częścią naszej rzeczywistości i my podejmujemy cały czas po prostu jakieś próby. Ja jeszcze dodam tak na szybko, że z moimi uczniami dorosłymi mam taką politykę, bo osoby dorosłe mają taki nawyk, że jakiś błąd, powiedzą złe zdanie na zajęciach, to im było przepraszam. Ja zawsze im mówię, że na tych zajęciach nie wolno mówić przepraszam, jedynie ja mogę mówić jako nauczyciel, jak ja coś pomylę, to wtedy mogę was przepraszać. Wy wszystko mówicie dobrze, ja pomagam, ja na tym czuwam, kiedy chcę, żebyście się poprawili, to po prostu pomagam wam w tym poprawieniu się, ale nie można przepraszać. Nie można przepraszać za błędy. Błąd to jest po prostu znaczy, tutaj ja myślę, że dotknęłaś bardzo, bardzo ważnej rzeczy, jeżeli już mówimy o ułatwianiu dzieciom nauki. Bo style uczenia się, o czym jeszcze tutaj dzisiaj powiemy sobie, to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast niezależnie od tego, nawet w najbardziej tradycyjnej nauce, to co powiedzieliśmy sobie na początku dzisiaj, że cały system edukacji jest tak skonstruowany, zresztą od bardzo wielu lat, od pokoleń, że przede wszystkim koncentruje się na tym, czego nie umiemy i traktuje błąd jak grzech. Błąd jest piętnowany, tak jak powiedziałaś, nie jest traktowany jak krok do nauczenia się czegoś. Przecież jeżeli czegoś nie umiem, a już w języku to wychodzi bardziej niż czymkolwiek innym, no to nie ma takiej możliwości, żebym jak się nawet dowiem, jak to ma być, to od razu to umiem, tak? To nic tak nie działa. Prawo jazdy, jak się robi, to każdy, kto próbował z rodziców uczyć się na prawo jazdy, to wie. Sama się uśmiechasz, bo to przeżywałaś. Dlaczego ludzie zdają po 10 razy egzamin na prawo jazdy? Oprócz tego, że jest absurdalny oczywiście system tych egzaminów. No dlatego, że po prostu umiejętność to nie jest wiedza. Umiejętność to jest pewien zestaw nawyków, których trzeba nabrać. Więc jeżeli się z góry zakłada, że błąd jest karany, potępiany, tępiony, ja nie mówię, żeby powiedzieć dziecku, które dostało pałę z klasówki, a no to super, prawda, krok do sukcesu następny. Może tak, to nie. Ale jeżeli już źle poszło, to siądźmy z dzieckiem i zastanówmy się, jak to się stało, że dostałaś tak niską ocenę. Co poszło nie tak? Albo też jakby takim ważnym też elementem procesu tego uczenia się jest ten moment autorefleksji. Czego się nauczyłem, albo w tym wypadku, jak mamy pałę z klasówki, czego się nie nauczyłam, tak, nie nauczyłam. Czyli na przykład nie siadajmy z tym dzieckiem, jak mamy pałę z klasówki, nie mówmy, że jesteś beznadziejna, Staś tutaj się nauczył i dostał szóstkę. Ale zobaczmy, w jaki sposób ty się przygotowywałaś do tych zajęć, co ci nie wyszło, czego nie zrozumiałaś z tego materiału na przykład, na co po prostu powinnaś zwrócić większą uwagę i jakby też jakby wykorzystanie te błędy i te porażki edukacyjne jako jakieś takie wskazówki, tak? Nawet w sumie bym nie chciała mówić, że to są porażki edukacyjne, ale na przykład, no nie wiem, no niezdany test, niezdana jakaś klasówka czy kartkówka, no to jest zawsze pewien jakiś taki drogowskaz, bo być może dziecko się przygotowywało razem z nami bądź nie w jakiś sposób, który no był wbrew jego naturze, albo był po prostu no nieefektywny dla tego dziecka. I teraz na przykład zamiast cisnąć jeszcze bardziej, jeszcze mocniej jakby w tym obszarze, który nam się nie sprawdził, czyli na przykład jeżeli robienie 20 kg kserówek z ćwiczeniami gramatycznymi się nie sprawdził przed tą klasówką, to nie oznacza teraz, że mamy 40 kg tych kserówek przygotować dla tego naszego dziecka. Tylko być może musimy zmienić troszeczkę metodę. Gdzie samo jakby wypełnianie tych ćwiczeń jest ok, ale musimy się zastanowić, czy zrobiliśmy odpowiedni wstęp do wypełniania ćwiczeń. Czyli na przykład, czy dziecko zrozumiało tak naprawdę zasadę, czy zobaczyło ją na przykład wykorzystaną dobrze w praktyce i dopiero wtedy, jak, czy na przykład może dziecko ma taką potrzebę, że musi jakąś zasadę gramatyczną sobie samodzielnie rozrysować z kolorami, to zaznaczyć, prawda? Albo posłuchać jakby kilkunastu przykładów, jak to powinno wyglądać w użyciu takim prawidłowym. Więc zastanówmy się, co możemy zrobić wcześniej, żeby dziecko dobrze ten temat zrozumiało, zanim przystąpimy już po prostu do tak zwanej aplikacji, czyli do wypełnienia tych ćwiczeń. No, siłą rzeczy klasówka będzie na tym polegała, żeby wypełniać te ćwiczenia, prawda? Ale to, że się przygotujemy do tej klasówki, do tych ćwiczeń, to jest naprawdę kluczowe, żeby dziecko zrozumiało, o co chodzi.
Ale też dziecko musi się czuć zaakceptowane jakby całościowo, bo wtedy po prostu inaczej, jeżeli nie ma tego poczucia bezpieczeństwa i że jest akceptowane chociażby przez panią nauczycielkę, no nie ma tego bezpieczeństwa i komfortu, który jest niezbędny do tego, żeby robiło postępy, żeby się rozwijało. My jesteśmy ludźmi, my jesteśmy zwierzętami stadnymi, prawda, jako ludzie, potrzebujemy tej akceptacji, a nie po prostu tego, że pani... Dzieci, ja pamiętam takie coś po prostu, ty pewnie też to pamiętasz, że ja pamiętam, który nauczyciel mnie nie lubił i który po prostu mówił, ja miałam w szkole ksywę prymitywna chamka na przykład. Miałam taką jedną panią nauczycielkę, która mnie bardzo nie lubiła i no to było, że jak widziałam, że ona mnie nie akceptuje, mnie nie lubi i po prostu myślę, że do niczego się nie nadaje, bo jestem prymitywną chamką. Pani musiała mieć klasę, jeżeli używała takich określeń. No tak, ale to po prostu no nie uczyłam, nie chciałam się uczyć, tak, tego jej przedmiotu, tak więc no, a być może mogłabym duże mieć rezultaty w tym przedmiocie, kto wie, tak. Więc, ale ta no, cała rozmowa, ta cała rozmowa myślę nas prowadzi do bardzo ciekawego wątku, dlatego że jakbym miał podsumować wszystko, co dotąd usłyszałem dzisiaj od ciebie i od Colina, to powiedziałbym tak, po pierwsze dać dziecku uczyć się, znaczy poznać i pozwolić dziecku, pomóc dziecku poznać jego naturalny, czyli łatwiejszy dla niego, najłatwiejszy dla niego sposób uczenia się to raz. Dwa, zaakceptować jego sposób uczenia się, który może nie pasować, może nam się nie podobać. Nam się może wydawać, że to nie jest dobry sposób na uczenie się, ale dla niego może być, czy dla niej może być najlepszy. I trzecia rzecz, zaakceptować jego świat. I tutaj dochodzimy do naszego projektu, którego jesteś jednym z współautorów i po prostu, no, dla mnie to jest po prostu zupełnie fascynujący temat, ten projekt, o którym mówimy, dlatego że on się dokładnie wpisuje w to, o czym powiedzieliśmy, czyli w dopasowanie uczenia języka do zdolności i predyspozycji dziecka, zaakceptowania i co jest bardzo ważne, o tym Colin wspomniał, zaakceptowania jego świata. Jak testowaliśmy te jakieś tam swoje pomysły na dzieciakach, no ty za chwilę o tym opowiesz dużo więcej, to się okazało, że to trafiło w dziesiątkę, tak? Może uchylmy rąbka tajemnicy, bo co by było, gdyby tak rodzic dostał do tej nauki angielskiego, bo od tego dzisiaj wyszliśmy i o tym mówimy, gdyby rodzic dostał do ręki narzędzie, które sprawi, że dziecko się nie będzie chciało oderwać od tego angielskiego, że to będzie tak fascynujące jak te gry, od których nie można go tam oderwać, że powie, weź mi, nie przeszkadzaj, bo ja jeszcze chcę się pouczyć angielskiego. Zobaczmy, o czym mówimy, a potem opowiesz nam coś więcej na ten temat, dobra? Przez ostatnie 13 lat w Szybki Angielski nauczyliśmy języka skutecznie blisko 20 tysięcy osób, skracając ich czas nauki średnio z minimum 3 lat do 6 miesięcy. Teraz przyszedł czas na najmłodszych. Wzięliśmy sprawdzone rozwiązania, mechanizmy, które gwarantują naszym kursantom osiąganie znakomitych wyników. Zaprzęgliśmy do pracy naszych ekspertów od nauczania, którzy przygotowali zupełnie nowy program, uwzględniający słownictwo, które realnie może przydać się dzieciakom, zarówno w kontaktach z innymi, jak i w lepszym zrozumieniu codziennie konsumowanych treści z sieci. Taki świat. Rozumiejąc ten świat i realia, w których funkcjonują młodzi ludzie, położyliśmy wisienkę na torcie. Zamaskowaliśmy ponadprzeciętnie skuteczny kurs angielskiego pod płaszczykiem aplikacji, komiksu online i cotygodniowych zwariowanych lekcji z trenerem językowym. Stworzyliśmy odjechanych bohaterów i daliśmy im całkowitą wolność w kreowaniu własnych przygód. Ku naszemu przerażeniu już w drugim odcinku wskaźnik absurdu wyszedł poza skalę. Mowa o odcinkach, ponieważ całość tworzymy jako kilka sezonów większej historii, ze wszystkimi zwrotami akcji i zabiegami fabularnymi będącymi dziś standardem popularnych mediów. Od YouTube po telewizję i serwisy streamingowe. Nie pozostało nam nic innego, jak przyglądać się wydarzeniom i pilnować, by nasi bohaterowie nie zgubili po drodze podręcznika. To właśnie jest kluczem do atrakcyjności teensów. Rozumiemy, że do młodych trzeba mówić ich językiem, że kurs będący częścią uniwersum Szybki Angielski musi uczyć praktycznych, faktycznie przydatnych zdolności językowych. Zwłaszcza z dziećmi nie może być mowy o I am, you are. Tylko jak to osiągnąć?
Wiemy już, czym zainteresować młodzież, jaką formą ich przyciągać, ale w jaki sposób osiągnąć najważniejsze – wyniki. Tu do gry wchodzi metoda Colina Rose, którą z powodzeniem stosujemy w Szybki Angielski od przeszło dekady. Wbrew pozorom, Szybki Angielski Teens nie jest kolejną zwykłą apką do nauki języka. Rozpoczęcie kursu poprzedza nie tylko drobiazgowy test poziomujący, ale również test na dominujący typ inteligencji, bo każdy jest inny i uczy się inaczej. Tradycyjna szkoła promuje tylko 2 z 8 typów inteligencji – matematyczno-logiczną i językową. My sięgamy po pozostałych 6 – ruchową, muzyczną, przyrodniczą, przestrzenno-wizualną, interpersonalną oraz intrapersonalną, co sprawia, że dziecko uczy się w sposób dopasowany do niego. Tak jak lubi, szybciej zapamiętuje i od razu zaczyna mówić. Efekty są natychmiastowe, a nauka jeszcze przyjemniejsza. Na podstawie wyników testów młody kursant przypisywany jest do odpowiedniej dla niego grupy i nauczyciela, który pomaga mu w osiągnięciu świetnych wyników. I tu dotykamy sedna. Szybki Angielski Teens to nie aplikacja, którą po wykupieniu można lub nie używać. To pełnoprawny kurs z trenerem językowym, regularnymi spotkaniami z grupą i cotygodniowym progresem. To pełny, skoordynowany, skrojony na miarę kursanta kurs językowy, który wykorzystując wszystkie zmysły i różnorakie typy inteligencji, uczy przez zaangażowanie i wykorzystanie praktycznych umiejętności, tak jak przebiegała nauka języka ojczystego. Aktywizujemy do działania poprzez elementy grywalizacji. Następnie trenujemy nowo zdobyte umiejętności, zarówno w formie ćwiczeń, jak i spotkań z trenerem językowym. A następnie utrwalamy nowo zdobytą wiedzę. Tym właśnie jest Szybki Angielski Teens, kompleksową metodą nauki angielskiego sprawniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz dostępną również dla młodych. Twoje dziecko nie oderwie się od tego kursu. Przekonaj się. No właśnie, to trochę uchyliliśmy rąbka tajemnicy. Jakbyś miała, Józefina, powiedzieć, jako jeden ze współautorów dużego zespołu i członek dużego zespołu, który ten projekt tworzy, co twoim zdaniem najbardziej odróżnia ten projekt od innych kursów językowych, które te dzieciaki już znają, no bo większość rodziców posyła dzieci na angielski? Brutalnie rzecz biorąc, powiedziałabym, że odrzucili wszystkie oczekiwania rodziców względem tego kursu, jaki on powinien być. Uszanowali naprawdę tylko jedno takie oczekiwanie, żeby dziecko po tym kursie mówiło. I to było dla nas jakby najważniejsze. Natomiast wszystko inne po prostu wyzwoliliśmy się po prostu z tych po prostu kajdan oczekiwań. To nie jest kurs, który ma się podobać rodzicom, to nie jest historia, która ma się rodzicom podobać, to ma się po prostu podobać dzieciom. Tak jak powiedziałeś, to nie ma być kurs, który nam się podoba, to ma być kurs, który się ma podobać tym dzieciom, podobać, ale podobać po to, żeby jednocześnie podać im tam umiejętności, prawda? Bo to nie jest po prostu zabawa. Jest wiele kursów językowych, które są zabawkami, ale to nie jest zabawka. Tak. My mamy podejście czysto makiawelicznie, czyli cel uświęca środki. Celem jest jakby komunikacja taka po prostu prawidłowa, jak najbardziej jakby zborna w wykonaniu dzieci, a jakby tutaj środki, które stosujemy, to są po prostu, no idziemy po bandzie, bo myślę, że jakbyśmy spytali sobie taką przeciętną mamusię lub tatusia, jakby sobie wyobrażała taki kurs, no to wiadomo, że te dzieci na tym kursie, które występują na przykład w historyjce, że to są takie grzeczne dzieci w fartuszkach, buzie umyte, nie pyskują, wstążeczki. Się kawie. Wstążeczki, tak, i w ogóle są grzeczne, uczą się przede wszystkim, są bardzo jakby kulturalne, no ale no życie tak nie wygląda. I to też nie byliby charyzmatyczni bohaterowie na tyle, żeby te dzieci po prostu zainteresować i pociągnąć. Każdy, jak myśli sobie o kursie językowym dla osób takich, które dopiero zaczynają się uczyć na początkowym jakimś poziomie, no to mają jedno zdanie w głowie. My name I am, you are, tak. And my name is. Tak, 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 a ona jest w ogóle taki, to tak w ogóle to nie działa. I więc jakby oczywiście jakby nasze dzieci będą umiały po tym kursie powiedzieć my name is oczywiście, ale też będą miały wiele różnych innych rzeczy, które już z perspektywy jakby ich, kiedy się uczą,
wydają im się po prostu znajome i jakby praktyczne. Bo na przykład pomyślmy sobie, no to chcemy naśladować, co nam się podoba. Więc jeżeli na przykład mamy takich bohaterów, którzy są zadziorni, z pazurem, którzy potrafią się odwinąć za przeproszeniem, tak? I po prostu w jakiś tam fajny sposób powiedzą jakieś tam wyrażenie, tak? Na przykład daj mi spokój, czy po prostu... Przede wszystkim się komunikują. Komunikują się, znaczy ten język staje się narzędziem komunikacji, a nie po prostu jakąś taką abstrakcją, którą trzeba wykuć i nosić na plecach jak garb. Tak, jeżeli to będzie na przykład odczytane, zaprezentowane w fajny sposób, to od razu nas to inspiruje do tego, żeby to wykorzystać we własnym jakby mówieniu. Tu bym chciał jedną rzecz podkreślić bardzo, bo tutaj się to przemknęło w tym, co powiedziałaś, ale powiedzmy, żeby to głośno wybrzmiało. Z jednej strony to jest świat, który jest właśnie interesujący, fascynujący dla dzieciaków. Nie musi się nam podobać. To, co mówiliśmy wcześniej, nam się nie musi podobać ich sposób uczenia się, ale ważne, że im się podoba, tak? Żeby mieli efekty. Ale to nie znaczy, że myśmy zrobili jakiś świat, zrobiliśmy świat, w którym bardzo dużo nie tylko wiedzy i umiejętności jest przemyconych, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, do tego świata językowych, które pozwalają się im naprawdę sprawnie nauczyć komunikować i mówić i rozumieć, co się do nich mówi, ale też świat wartości. To jest świat, owszem, różni tam komiksowi bohaterowie i tak dalej, mają wyszczerzone zęby czasem, ale to jest świat, w którym zadbaliście bardzo też o to, żeby to był dobry świat, żeby to był świat, w którym się możemy uczyć, czym jest dobro, czym jest zło. Każda z tych postaci, która występuje w komiksie, to jest postać wielowarstwowa i wielowątkowa. Jest skomplikowana psychologicznie, bo oczywiście no, każdy lubi psocić, każdy lubi robić jakieś numery, ale koniec końców jest zachowany po prostu jakby ten taki kręgosłup moralny jest bardzo silny. Jest na przykład taka jedna scena, jeden taki odcinek, w którym jeden z bohaterów na deskolotce przemierza miasto i po prostu ma jakąś tam misję do wykonania, ale w pewnym momencie chociażby natrafia po prostu na swojej drodze na skórkę od banana niewyrzuconą tam, gdzie ona powinna być. Tak więc pomimo tego, że jest to szalona przygoda w szalonym tempie, no to jednak bohater ma czas też na to po prostu, żeby zająć się po prostu rzeczami jak najbardziej fundamentalnymi. Myślę, że to jest też dawanie, żeby być nudziarzem, żeby zadbać o swoje otoczenie, o swoją małą, lokalną społeczność. Możesz być cool bohaterem z kursu językowego i też po prostu interesuje cię to, co jest w twoim najbliższym otoczeniu. Jest dużo takich smaczków. Bardzo nam na tym też zależało, żeby no, przekazać jakieś pozytywne, fajne wartości. No właśnie, to jest bardzo ważne. Bo te postaci, one są może niefrasobliwe, są zadziorne, są pyskate, ale to są dobre dzieciaki. No tak jak pięknie powiedziane. Zadziorne, ale to są dobre dzieciaki, bo takie często są nasze dzieci. Takie nasze dzieci są najczęściej, szczególnie jak im się pozwoli jakoś funkcjonować. To spróbujmy podsumować sobie takie najważniejsze rzeczy, które już wiemy o tym, jak można pomóc dzieciom tą motywację do nauki w sobie, co sprzyja motywacji do nauki, a potem porozmawiamy o tym, jak myśmy to wykorzystali, tą wiedzę, tworząc nasz projekt, po to, żeby ten kurs rzeczywiście był dla nich ciekawy i fascynujący. Przyjęliśmy takie założenie i już wiemy, że tradycyjne metody nauczania już nie wystarczą w XXI wieku, czyli nie tylko siedzenie po prostu grzeczne w ławce i po prostu przygotowywanie się do egzaminu. Pamiętajmy o tym, że to, co podoba się naszemu dziecku, niekoniecznie podoba się nam, więc to, co my uznajemy za najlepszą drogę, to nie jest niekoniecznie jest to po prostu najlepsza droga i najlepsza metoda dla naszego dziecka. To ma być wygodnie. Ma być wygodnie i dobrze i komfortowo przede wszystkim samemu zainteresowanemu, tak naprawdę tylko i wyłącznie temu dziecku. I też pamiętajmy o tym, że żeby ta nauka dla osób młodych była skuteczna, musimy zrozumieć ich świat, musimy się w nim pojawić, musimy jakby zaprosić te dzieci do zabawy, tak? My wiemy, że jesteśmy w tym świecie nastolatków i dzieci, już w tym momencie jako sobie dorosłe, uszanujmy to, jakimi prawami się ten świat rządzi i po prostu wykorzystajmy tę sytuację, żeby coś te dzieci po prostu nauczyć. Dla kogo jest ten kurs? Ten kurs jest kursem dla osób, które już mają pewne obycie w języku angielskim, które już trochę go liznęły, więc jakby jest on dla dzieci w wieku 10-14 lat.
Minimalnie muszą to być uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej. I są to dzieci, które już są na tak zwanym poziomie A2, czyli znają podstawy języka, nie słyszą go po raz pierwszy, już coś tam troszeczkę z niego rozumieją, ale na przykład być może nie mają jeszcze takich rozwiniętych kompetencji w komunikacji, czyli coś rozumieją, coś kumają, ale jeszcze nie mówią. No, dzisiaj takich dzieci, które już kompletnie są nieosłuchane z angielskim, pewnie dużo nie ma, bo jednak te gry, YouTube, Netflixy i tak dalej. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, no pewne minimum jest potrzebne, ale to jest naprawdę takie minimum minimorum. To nie jest tak, że muszą znać angielski do tego. No to policzą do 10, tak? I może tam. To jest taki poziom, że jak jestem w szkole, w której uczą angielskiego i tam czasami się korytarzem przejdę i uczestniczę w jakichś zajęciach, to na pewno ten poziom mam. Okej, okay, dobra. Dla kogo ten kurs nie jest? No, dla dzieci mniejszych niż 10 lat i takich, które nie potrafią ani pisać, ani czytać. No bo wiadomo, taka jest specyfika kursu, że no te umiejętności muszą być na dobrym poziomie rozwinięte, żebyśmy mieli w ogóle po prostu tutaj cokolwiek, jakikolwiek temat mowy. Nie jest też dla dzieci, które zupełnie nigdy nie miały styczności z językiem angielskim. No, tak jak powiedziałeś, w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudno osobę dorosłą taką znaleźć, która by nie wiedziała, co to znaczy yes, no i hello, ale nie jest to na pewno taki kurs, który uczy wszystkiego od absolutnych, całkowitych, totalnych podstaw. Z tego względu, że on wykorzystuje tak zwaną zasadę zanurzenia, immersji, tak? Czyli my jakby wrzucamy od razu to dziecko, zanurzamy go w język angielski, dajemy pewne takie wsparcie, ale do tego jest potrzebna jakaś taka, jakieś takie już elementarne obycie w tym języku angielskim. Nie jest to też kurs dla dzieci powyżej 14 lat, no bo już wiadomo, jak się ma 15 lat, no to trochę to już będzie się wszystko wydawało za bardzo może szalone i infantylne. Wiadomo, 15-latkowie to już po prostu zupełnie inna historia, to już są młodzi dorośli, więc no oni się tym komiksem na pewno tak nie zachwycą. No i to też jakby nie jest kurs dla dzieci, które znają angielski bardzo dobrze, czyli na poziomie A2 czy B1 wyższym. No wiadomo, że nie trafiły wtedy ich potrzeby edukacyjne, ale dla wszystkich innych dzieci jak najbardziej. Z czego składa się ten kurs? Co w nim się zawiera? Czym ten kurs jest? Jak wygląda? Ten kurs, no to oczywiście jest metoda Colina Rose dostosowana do potrzeb dzieci. Jest to tak zwany kurs w trybie tak zwanego łączonym, czyli tak zwany blended learning. Polega to na tym, że przez tydzień pracujemy na platformie internetowej nad wyszczególnioną partią materiału, co jest nam potrzebne do tego, żeby na zakończenie tego tygodnia tej pracy na platformie spotkać się na żywo z trenerem językowym i w praktyce wykorzystać to, co było jakby wykładane, ćwiczone przez to dziecko na platformie internetowej. Tak więc bardzo dużym uproszczeniem na tym polega ten kurs. I oczywiście podczas tej pracy własnej zaznajamiamy się ze słownictwem, z gramatyką, szlifujemy takie pierwsze umiejętności komunikacyjne, uczymy się mówić podczas tej pracy na platformie. Później przychodzimy na zajęcia z trenerem językowym i wykorzystujemy te umiejętności nabyte poprzez pracę na platformie w praktyce, też w interakcji z rówieśnikami, w interakcji z tym trenerem językowym, czyli jakby najlepszy sposób tak naprawdę. Jakbyś miała podsumować najkrócej, czym się ten kurs różni od tych kursów, które są na rynku? Ten kurs rzeczywiście uczy nas tego, jak sobie poradzić w prawdziwym życiu z językiem angielskim, jak to wykorzystać. On rozbudza takie zainteresowanie tym językiem, że to jest naprawdę fajna umiejętność, która otwiera nam dużo drzwi, wiele drzwi, że tak powiem. Czyli na przykład myślę, że to będzie duża satysfakcja dla nas po tym kursie, jak taki uczeń, jak taki nasz kursant pojedzie sobie z rodzicami na wakacje i będzie sobie mógł robić, załatwiać rzeczy zupełnie samodzielnie, takie, do których do tej pory potrzebował asysty rodziców. Czyli no, na przykład zamówi sobie coś, załatwi sobie coś, wypożyczy sobie jakiś sprzęt w języku angielskim. To daje naprawdę ogromną satysfakcję i wtedy już mamy takiego w domu samodzielnego, młodego kosmopolitę, który po prostu dokładnie w każdej sytuacji międzynarodowej odnajduje. A nie tylko po prostu taką małą maszynkę robocika do wykonywania testów i wydawania testów. Można by odnieść wrażenie, jak się nas słucha, że to jest jakiś samouczek, że to jest jakaś gra,
Tymczasem nauka polega i na pracy z trenerem w grupie, nazwijmy to na żywo, na żywo naprawdę, jeśli pandemia pozwoli, bądź online, ale na żywo, tak jak my w tej chwili sobie rozmawiamy, i pracy na platformie. Czy możesz opowiedzieć coś więcej o tym, jak wygląda taka nauka, jak wygląda taki tydzień dzieciaka, który się uczy właśnie na tym kursie? No tak jak już tak wspominaliśmy sobie, przez tydzień przygotowujemy się do tych zajęć na żywo z trenerem i z rówieśnikami, na przykład jeżeli mamy kurs grupowy, więc poznajemy słownictwo, poznajemy gramatykę, ćwiczymy sobie tą gramatykę, ćwiczymy sobie takie ogólne zrozumienie, globalne zrozumienie tego języka, tej partii materiału, na którą pracujemy. Natomiast to, co się dzieje na zajęciach, to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest taki bezpieczny obszar, bezpieczne miejsce, gdzie my możemy wszystko to, czego uczyliśmy się na platformie, wykorzystać w praktyce. I wykorzystujemy to też, obserwując tak naprawdę reakcję naszego trenera, który jakby buduje sytuację, buduje kontekst do tego, żeby dziecko mogło wykorzystać to, czego się uczyło wcześniej, wszystkie interaktywne ćwiczenia i poprzez tą czytankę komiksową. Ten wykorzystuje to wszystko i tworzy sytuacje, w których rzeczywiście to dziecko może nawet nie odegrać, ale zareagować w języku angielskim. Tutaj wejdę ci w słowo, bo bardzo ważną rzecz powiedziałaś przed sekundą. Trener tworzy sytuację. Zajęcia po pracy z platformą, czyli najpierw się uczymy na platformie, czy dziecko się uczy na platformie, czyli wykonuje tam, uczy się, ono nie ma takiego poczucia, że się uczy, robi tam różne rzeczy, które się dzieją, jest w tym świecie wirtualnym, który tam jest stworzony, potem przychodzi na zajęcia i to nie są zajęcia, na których ono jest odpytywane. Generalnie mózg, to jest coś, o czym większość ludzi nie wie, mózg nie przechowuje informacji, które przechowuje w taki sposób jak foldery w komputerze, że tutaj jest porządek, tu są domowe, prywatne, firmowe i tak dalej. To jest jedna wielka dżungla i on tam swoimi algorytmami działa i wyciąga z różnych miejsc to, co jest w tym momencie potrzebne. I dlatego, kiedy my sobie tutaj gawędzimy, to na przykład przypominają nam się różne jakieś przykłady czy historie, które pasują do sytuacji, chociaż one mogą być w zupełnie różnych światach w tym mózgu umieszczone, ale on umie je odnaleźć. I dlatego te sytuacje, które... Pudełka się otwierają. Różne pudełka się otwierają, dokładnie. I my się nie musimy martwić tym, które pudełka otwieramy. Natomiast tradycyjna edukacja opiera się na założeniu, że te pudełka mają być uporządkowane na półeczkach hierarchicznie i to są pudełka, gdzie tutaj są nazwy warzywek, a tutaj są owocków, a tutaj jest coś innego. Tego u nas nie ma. To jest bardzo prawdziwy świat, to co my tworzymy, chociaż wirtualny. Powiedzmy jeszcze parę słów. Jeszcze jest to, że chciałabym powiedzieć właśnie, bo myślę, że sztuką jakby i jakby tym, co, w czym my się specjalizujemy podczas tych zajęć metodą Colina Rose ogólnie, jest to, żeby stworzyć taką sytuację, takie poczucie w tym uczniu, tak go nakręcić, tak go zaaktywizować i stymulować, po prostu żeby on nie miał poczucia, że on uczestniczy w jakimś zadaniu, tylko żeby dokładnie po prostu on uczestniczył w jakiejś takiej zabawie, tak, że mamy na tyle kontekstu wprowadzonego, że wszystko to, co mamy w tym swoim zasobie, w tej swojej pamięci, przychodzi nam to naturalnie, po prostu pod wpływem pewnego impulsu, jakiejś emocji. Więc to jest zupełnie drugi biegun niż odpytywanie przy tablicy, że jak po prostu teraz odmień być. To zupełnie nie o to chodzi. To ma po prostu naśladować w pewien sposób życie prawdziwe. Muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. Co to dziecko będzie umiało po tym kursie, bo mówimy tu bardzo dużo o tym, że to jest fajne, zabawa i tak dalej, przy okazji, że to on nie ma poczucia, że się uczy, ale my wiemy, że się uczy, no bo na tym polega ta zabawa. Co tak naprawdę dziecko będzie po tym kursie umiało? No, wyjdźmy najpierw od tak zwanych poziomów. Dziecko po tym kursie będzie na poziomie, będzie rozumiało, będzie też na poziomie tak zwanym B1, czyli takiej swobodnej komunikacji samodzielnej, czyli wszelkie słownictwo, które przydaje nam się na co dzień, w takim codziennym życiu dookoła, tak zwane dookoła i zagrody, będzie miało opanowane. Dodatkowo wszystkie takie struktury gramatyczne, które są na tym poziomie B1, do tego po prostu, żeby mówić ładnie gramatycznie i żeby się dogadywać. Także będzie tutaj powiedzmy jedną bardzo ważną rzecz. To te umiejętności to dziecko nabędzie w ciągu 6 miesięcy tego kursu. To jest bardzo szybki kurs, dlatego właśnie, że uczymy w sposób, który jest dopasowany do dzieci. Normalnie ile czasu potrzebuje dziecko, zakładając, że się uczyło, żeby takie umiejętności od zera zaczynając osiągnąć, czy prawie zera? Jeżeli chcielibyśmy porównać, ile czasu zajmuje nauczenie się, jakby zdobycie tych kompetencji na poziomie B1 u nas,
na naszym kursie, a ile to trwa w szkole, no to wyszłaby dosyć taka duża różnica. Z tego względu, że nasi uczniowie, nasi kursanci 6 miesięcy będą na poziomie B1 od tego mocnego A2, tego takiego A2, a w szkole w metodzie tradycyjnej, no myślę, żeby to zajmowało od 3 do 4 lat. Czyli podsumowując, dziecko się po pierwsze polubi uczenie się angielskiego, to na pewno, nie będzie można go od tego oderwać, znaczy mam nadzieję, że będzie można, ale polubi, nabierze takiej samodzielności w tej nauce języka, bo nie będzie się bało eksperymentować z tym językiem, będzie mogło liczyć na wsparcie trenera językowego, więc nie jest to tylko zabawa z apką czy coś takiego, jak można byłoby sobie wyobrażać. No i tak jak powiedziałaś, bardzo dużo czasu zaoszczędzimy, dlatego że no, to w ciągu paru miesięcy jednak te umiejętności, ten przyrost będzie bardzo duży. Ja bym jeszcze dodała jedną korzyść z tego, bo jeżeli pracujemy z inteligencjami wielorakimi, a tutaj w instytucie pracujemy, mamy to bardzo jakby rozwinięte i przećwiczone, bardzo się tym pasjonujemy, to dziecko wyciągając to doświadczenie z testu inteligencji wielorakich i też z całego tego procesu uczenia się, którego doświadczy u nas na kursie, wyciągnie takie doświadczenia i wnioski, które pomogą mu w nauce no, absolutnie wszystkiego. Teoria inteligencji wielorakich jest na tyle, jest po prostu no, uniwersalną sprawą, która pomaga nam zrozumieć swoje relacje po prostu ze światem i pozwala nam przećwiczyć w praktyce, poznać to, w jaki sposób powinniśmy się uczyć. To jakie praktyczne umiejętności dziecko po tym 6-miesięcznym kursie będzie miało? Przede wszystkim będzie umiało zrozumieć i wytworzyć samodzielnie taki przekaz językowy, który będzie dotyczył przede wszystkim takich no, codziennych spraw typu czas wolny, szkoła, zainteresowania. Będzie dziecko się w tym czuło jak najbardziej swobodnie i naturalnie będzie po prostu taką rozmowę w stanie przeprowadzić, no jak i załatwić sobie po prostu wiele takich różnych przyjemnych spraw, na przykład podczas wyjazdu na wakacje, wypożyczyć sobie jakiś sprzęt, coś sobie zamówić, albo nawiązać jakieś znajomości z rówieśnikami z całego świata tak naprawdę. No właśnie, albo pomóc rodzicom, jak trzeba będzie wymienić ręcznik w pokoju, a mama czy tata boją się pójść, to dziecko będzie, tak, będzie się, nie będzie się tego bało, prawda? Teraz mamy zupełnie wyjątkową sytuację, dlatego że za chwilę rusza już oficjalna premiera tego kursu, więc do tego czasu mamy specjalną cenę 20% niższą i każdy, kto wejdzie na link szybkiangielski.pl/teens, będzie, tam są wszystkie informacje na temat tego kursu i tam będzie można też ten kurs sobie zamówić w zniżonej cenie. Czyli podsumowując, stworzyliśmy kurs językowy, który łączy zabawę, grę w świecie multimedialnym, w świecie, który dla dzieciaków jest światem naturalnym. To jest świat, w którym oni się odnajdują i czują się bardzo dobrze. Jednocześnie świat, w którym podajemy im w sposób dla nich bardzo łatwostrawny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji różnych dzieci, bo tak są pomyślane zajęcia i tak jest pomyślany cały kurs, że wielowątkowo, wielozmysłowo te umiejętności są im podawane, także każdy wybiera z tego to, co dla niego jest najłatwiej przyswajalne. Podajemy tam też pewien świat wartości, pokazujemy świat, w którym dobro jest dobrem, a zło jest złem i to jest bardzo klarowne i bardzo czytelne. Jest to kurs, który w bardzo krótkim czasie, w ciągu 6 miesięcy daje dzieciom umiejętności, czy pozwala nabyć umiejętności językowe w zakresie takiej swobodnej komunikacji po angielsku, które normalnie, już nie mówię o szkole w takiej normalnej, gdzie się zakłada, że to w ciągu 8 lat ten poziom się osiąga, ale jeśli rodzice posyłają dzieci na tak zwany angielski albo ktoś przychodzi do domu, to zajęłoby to 2 do 3 lat, a tutaj w ciągu tych 6 miesięcy te umiejętności będą. To, co rodzic dostaje, zapisując dziecko na ten kurs, to są 24 lekcje z trenerem językowym. Tutaj jest napisane na slajdzie indywidualne, ale one nie muszą być indywidualne, indywidualne lub w grupie dwu- albo trzyosobowej. Zajęcia stacjonarne albo tylko online z uwagi na epidemię. Jesteśmy dostosowani też do tego, żeby te zajęcia odbywały się całkowicie online. Oprócz tego jest jeszcze sesja zerowa, czyli sesja wprowadzająca. To jest sesja i dla rodzica, i dla dziecka. Na tej sesji
dziecko się dowiaduje i rodzic, jak będzie wyglądała nauka, jak się najłatwiej uczyć, jak najlepiej korzystać z tych narzędzi, gdzie co się naciska, gdzie się jak włącza, kiedy włączać, kiedy wyłączać i jak się przygotować do zajęć, jak będą zajęcia wyglądały. 6-miesięczny dostęp do specjalnej platformy multisensorycznej, która pozwala nabywać tych umiejętności w ciągu tygodnia. Zajmuje to w naszej ocenie przeciętnemu dziecku, tak jak przeciętnemu dorosłemu w naszych kursach dla dorosłych. Zajmuje to w granicach 120 minut, czy około 2 godzin tygodniowo łącznie. I zalecamy, to już o tym jest mowa na sesji zerowej, zalecamy, żeby tego nie robić w ostatni dzień przed angielskim, w ciągu 2 godziny o 11 w nocy, tylko rozłożyć to równomiernie, najlepiej na 2-3 sesje w ciągu tygodnia. Mega historia podana w warunkach komiksowych, postaciach bardzo sympatycznych i takich, z którymi dzieci mogą się identyfikować. Są też, tam też elementy grywalizacji, które zresztą będziemy rozwijać, które dodatkowo motywują do tego, żeby jeszcze dokończyć, żeby zrobić jeszcze coś jednego. No i oczywiście indywidualną opiekę trenera językowego. To jest model, który nam się doskonale sprawdził w kursach dla dorosłych, ponieważ trener opiekuje się tym swoim kursantem także między sesjami. To nie jest tak, że dziecko jest zdane na siebie i na platformę przez cały tydzień, a potem przychodzi i na lekcji uczymy się angielskiego. Uczymy się w domu, na platformie, mnóstwo nowych rzeczy, mnóstwo nowych umiejętności, a potem przychodzimy na zajęcia, ale między tymi zajęciami trener też czuwa nad tym, czy dzieciak się przygotowuje, czy nie. Ma specjalne do tego narzędzia, specjalny panel, na którym widzi, czy dziecko się przygotowało, z jaką częścią materiału pracowało i jeżeli potrzeba, to będzie się z tym dzieckiem kontaktować, a jak potrzeba, to i z rodzicem, po to, żeby rzeczywiście można było, żeby nie zdarzyło się tak, że minął tydzień, dzieciak zajęty, tyle masz rzeczy albo zabawy, albo tyle pracy po prostu w szkole i ani się obejrzał, a tutaj tydzień minął i się nie nauczył. U nas to jest niemożliwe, u nas trener zadba o to, żeby między zajęciami, między spotkaniami na żywo z trenerem w grupie czy indywidualnie, żeby to dziecko się naprawdę uczyło. Taki kurs indywidualny kosztuje 5499 zł. Nie ma już do tego VAT-u, bo kursy językowe są zwolnione przedmiotowo od VAT-u. Ale w przedsprzedaży mamy aż 20% zniżki. Przedsprzedaż trwa do oficjalnej premiery tego kursu, która nastąpi w marcu. Żeby się zapisać na ten kurs, za chwilę jeszcze pokażę adres internetowy szybkiangielski.pl/teens. 20% zniżka tylko teraz w tym czasie. Jeżeli patrzysz na tą cenę i myślisz sobie o 5,5 tysiąca albo 4300 w kursie indywidualnym, to jest tak strasznie dużo, to pomyśl sobie, ile już zapłaciłeś czy zapłaciłaś za angielski swojego dziecka, ile zapłacisz przez następnych kilka lat, żeby nauczyło się tych umiejętności, których tutaj może się nauczyć w ciągu kilku miesięcy. Kurs grupowy, dokładnie te same ma właściwości, dostajesz dokładnie to samo, czyli 24 lekcje z trenerem językowym, tym razem w grupie 2-3-osobowej, 60-minutowe oczywiście zajęcia, sesja wprowadzająca, 6-miesięczny dostęp do platformy. Wszystko to samo, tylko w wydaniu grupowym. Cena kursu grupowego to 4199 zł od osoby za cały kurs. To nie jest cena za miesiąc, to jest za cały kurs. W przedsprzedaży tylko 3359, czyli za 3000 zł twoje dziecko za pół roku naprawdę będzie znało angielski, polubi ten angielski, a jeszcze przy okazji nauczy się wielu innych umiejętności, które pomagają w po prostu uczeniu się i sprawnym uczeniu się. Bardzo ważna sprawa. Może ktoś sobie pomyśleć, a fajnie to wygląda, a potem się okaże, jak to dziecko pójdzie na angielski, że jest znowu tak jak wszędzie indziej, to tylko tak ładnie wyglądało, jak to mieli sprzedawać. Dlatego mamy bezwarunkową, bez żadnego zadawania pytań, 14-dniową gwarancję od pierwszych zajęć. Nie od zapisania się na kurs, nie od zakupienia kursu, ale od pierwszych zajęć. Czyli de facto może się twoje dziecko 2 tygodnie uczyć i odbędzie już kilka zajęć. Jeżeli uzna, że to nie jest to, o co chodziło, nie jest to, na co liczyłem czy liczyłam, to oddajemy pieniążki i bez żadnej dyskusji macie po prostu gwarantowaną gwarancję tego, że te pieniądze w całości wrócą. Nie będziemy niczego potrącać, nie trzeba tego w żaden sposób uzasadniać. Żeby zapisać się na ten kurs i żeby dostać więcej informacji o tym, zachęcam do wejścia na stronę szybkiangielski.pl/teens. Tam można albo zamówić kurs, albo tam są informacje, też i informacje bliższe na temat tego kursu, ale też informacje kontaktowe. Jeżeli chcecie więcej informacji uzyskać przed podjęciem decyzji, to jest
cały sztab naszych współpracowników i współpracowniczek, którzy tym się zajmują. A teraz bardzo dziękuję wszystkim za wytrwałość, za cierpliwość, za wysłuchanie tego wszystkiego, o czym myśmy tutaj z Józefiną rozmawiali. Bardzo dziękuję mojej gościni, tak to się teraz mówi, ale próbuję Cię dodać, tu i nie widzę. O, jest. Bardzo dziękuję, Józefina. Mieliśmy trochę problemów technicznych przy tym nagraniu, ale żyjemy w świecie online'owym w tej chwili i musimy po prostu nie pękać, jak to się mówi. Bardzo Ci dziękuję. Muszę powiedzieć, że bardzo szczerze mówiąc, sam z ciekawością Cię wysłuchałem, mimo że jakby teoretycznie można powiedzieć, że no mogłem się spodziewać, no spodziewałem się tego, o czym będziesz mówić, ale bardzo to było ciekawe, świetnie podane i na pewno jeszcze się nieraz spotkamy w tym gronie, mówiąc o nowoczesnej edukacji. Więc jeżeli chcecie swoim dzieciom, w swoich dzieciach rozpalić ciekawość i motywację i zachęcić je do tego, że warto się uczyć, że nauka może być przyjemna, zaryzykuję twierdzenie, może być łatwa, szybka i przyjemna, to jeszcze raz zapraszamy na stronę szybkiangielski.pl/teens, a tam są wszystkie informacje i tam można się zapisać na kurs albo dowiedzieć na temat tego kursu więcej. Wspomóż swoje dziecko w rozwoju. Nadchodzi Szybki Angielski Teens, skrojony pod młodzież kurs języka angielskiego oparty na rewolucyjnej metodzie Colina Rose. Duża rzecz, komiks, grywalizacje, zwariowani bohaterowie, ich niedorzeczne przygody, wszystko to podzielone na odcinki i sezony. Integralnym elementem metody Colina Rose, którą stosujemy w Szybki Angielski, jest praca na wszystkich 8, nie jak w tradycyjnym szkolnictwie 2 typach inteligencji. Przy tej okazji odświeżamy więc również nasz test na typy inteligencji pod kątem dzieci, tak by łatwiej mogły go rozwiązać, a odpowiedzi powiedziały jeszcze więcej o młodym kursancie. Jest to narzędzie, które pomoże Wam zdefiniować silne strony Waszego dziecka, a także w jakich obszarach wspierać je, by osiągnęło pełnię swoich możliwości. Często przy tej okazji pada pytanie, czy znasz silne strony Twojego dziecka? Szybki Angielski pyta, czy Twoje dziecko zna Twoje silne strony i słabości? Zanim poślesz swojego młodego ucznia w świat szalonych przygód bohaterów teens, razem zasiądźcie do testu na typy inteligencji, ale Twojego testu. Wspólne rozwiązanie nie tylko pozwoli dziecku lepiej poznać rodzica, to także doskonały wstęp do lepszego poznania własnego dziecka. W Instytucie Colina Rose komunikacja i poznanie siebie stanowią fundamenty rozwoju, dlatego test na typy inteligencji udostępniliśmy już dawno dla wszystkich za darmo na stronie szybkiangielski.pl. Wyróżniamy inteligencję matematyczno-logiczną, językową, ruchową, muzyczną, przyrodniczą, przestrzenno-wizualną, interpersonalną i intrapersonalną. Wyobraź tylko sobie, jak potężnym narzędziem może być porównanie wyników Twoich i Twojego dziecka. Dopiero zestawiając ze sobą wyniki Waszych testów, będziecie mogli wyciągnąć z nich pełne wnioski, a Wasze relacje wejdą na zupełnie nowy poziom. Pokaż swojemu dziecku, że warto inwestować czas w siebie. Rozmawiajcie, poznawajcie się, wspierajcie. Naucz swoje dziecko na własnym przykładzie, jak ważny jest rozwój i komunikacja, a my nauczymy je angielskiego.